Teraz tylko kwestia jest tego typu. Układ mafijny został przyklepany przy okrągłym stole i w Magdalence. Oddane zostały instrumenty ekonomiczne dawnym służbom specjalnym i pomagierom. Natomiast nad tym wszystkim generał Kiszczak z inspiracji Jaruzelskiego, jak zostało podkreślone, rozpiął pewien parasol, którego szkieletem byli tajni współpracownicy służb specjalnych PRL. I to jest klucz do całego problemu. Otóż na moment została przekazana władza, czy też pozory władzy ludziom tak zwanej opozycji, na których Czesław Kiszczak mógł polegać, których akta miał u siebie. I powstała taka paradoksalna sytuacja, że właściwie ci ludzie są zakładnikami Kiszczaka i sami z siebie nie mogą przeprowadzić zmian, gdyż oni są postrzegani jako opozycjoniści w opinii publicznej oficjalnie, natomiast dawniej współpracowali ze Służbą Bezpieczeństwa i teraz ujawnienie ich faktycznej działalności spowoduje ich spalenie w środowisku, a już na pewno zostaną utrącone aureole moralności, czy też autorytetów moralnych, jak to się teraz mówi. Więc Kiszczak zastosował tu sprytny manewr, bardzo sprytny manewr, także ludzie nie wiedzą do dzisiaj, kto był tajnym współpracownikiem służb specjalnych PRL tak naprawdę. I również słusznie podkreśla pan poseł Macierewicz, że kluczem do wyjścia z sytuacji jest prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan profesor Leon Kieres. I dlatego, jak również podkreślał pan poseł Leper i pan poseł Giertych, on właściwie decyduje o wszystkim i było tak trudno wybrać prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i wiele osób mówi, że jest to człowiek Kwaśniewskiego, a na pewno prezydent musiał się na niego zgodzić. W związku z tym, jeśli pan poseł Roman Giertych mówi o tym kole, które chce spleść, warto też wziąć ten wątek pod uwagę, że tutaj prezydent Kwaśniewski również miał wiele do powiedzenia. I teraz pan Kieres trzyma to wszystko w garści. Jak zostało powiedziane, pracownicy wykonują tylko i wyłącznie jego polecenia, a jak słusznie ojciec zauważył, prokuratorzy na przykład się nudzą. I weźmy najważniejszą sprawę, ale pierwszą z brzegu, księdza Jerzego Popiełuszki. W skandalicznym sposób, trybie odwołano, pozbawiono sprawy tej pana prokuratora Witkowskiego. Mało prowadzi najważniejsze on sprawy na okoliczność zbrodniczej działalności resortu. Pan Kieres pozbawia go ochrony policyjnej, ostatniego policjanta mu zabrano, pomocy archiwalnej, najlepszy specjalista, którym dysponował, został mu wycofany do obsługiwania kserokopiarki na korytarzu, prawda? Jest pozbawiany wszystkiego. To są impulsy polityczne. Mówi się wiele o lustracji, ale tutaj szanowni panowie posłowie potwierdzą, że nie tak trudno jest dojść do tego, kto był tajnym współpracownikiem służb specjalnych PRL. Skoro teraz mówi się o trybie nawet 7-dniowym, żeby to zbadać, a jeszcze niedawno mówiono, że musi to potrwać kilka albo kilkanaście lat. Brak tylko woli politycznej. Jest wielu specjalistów, pan minister dawny Macierewicz wie przecież to najlepiej, którzy to w MIG mogą rozsupłać. Tylko nie ma tej woli politycznej. Mechanizm zastosowany przez Czesława Kiszczaka nadal funkcjonuje. Oczywiście obserwujemy te pęknięcia, kłótnie w rodzinie, jak nazywa pan poseł Leper mafioza, czyli toto di tutti capi, któremu podsuwa się kartki i tak dalej, ale bój jest jeden. O to, czy przełamiemy wreszcie tę zmowę okrągłostołową i magdalenkową. Czy wystarczy determinacji politycznej do tego, aby ten układ wreszcie przełamać. A kluczem do tego jest ujawnienie agentury, czyli tajnych współpracowników służb specjalnych PRL. Wszyscy o tym wiedzą, teraz to popierają, poza nielicznymi jeszcze outsiderami z różnych środowisk, ale ja się obawiam, że jest to sprawa tak poważna i uderzająca w tyle środowisk i praktycznie w każdą formację polityczną, że będzie to niezmiernie trudne. Na koniec tylko przytoczę może zdanie byłego szefa francuskiego wywiadu i kontrwywiadu Aleksandra de Maronge, który stwierdził, że istnieją powiązania interesów tak przemożne, że nikt nie ma ochoty ich tknąć. Jak widzę teraz,
jest szansa na to, gdyż zarówno pan poseł Roman Giertych w komisji do spraw Orlenu walczy o to, jak sam powiedział, odsunął ten kamień, pokazał mrówki. Również inni posłowie działają, bądź nie są dopuszczani do tych komisji. Chcą przełamać ten krąg do powiązania interesów, ale powiadam, obawiam się, że bez ujawnienia, czyli pełnej jawności co do agentury perelowskiej, nie uda się przejść do tak zwanej III Rzeczpospolitej i uważam, że no, powinny być jakieś złożone deklaracje obowiązujące liderów partii, którzy zobowiążą się do tego, że po prostu ujawnią całą agenturę, cały zasób Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękujemy pięknie, panie pośle. Ja uważam, mogę, ojcze, że Instytut Pamięci Narodowej w pewnym sensie jest potrzebny i nie jest potrzebny. Mówi o strzeżenie tajemnicy. Za to czym innym jest, że niektórzy z tych ludzi uważają się za właścicieli tych akt. No to jest pewna patologia. No. Z przykrością przychylam się tutaj do opinii, którą ojciec sformułował. Rzeczywiście można powiedzieć, że III Rzeczpospolita jest takim tworem, który jest przedmiotem gry między służbami. Jest polem intryg, gier i walk poszczególnych służb. Ale nie tylko tych, o których my tutaj mówimy. Niewątpliwie jest kwestia oddziaływania służb także zewnętrznych. Ja chcę powiedzieć bardzo jasno, bo to sprawa jest publiczna, wielokrotnie podnoszona i nigdy nie została skonkludowana. W Białej Księdze wielokrotnie, przynajmniej trzykrotnie, przedstawiciele ówczesnego Urzędu Ochrony Państwa podczas przesłuchania i werbowania szpiega rosyjskiego ostrzegają tego szpiega rosyjskiego, bo chcą go zwerbować dla siebie, żeby się nie kontaktował z panami Kuną i Żaglem, dlatego, bo ci panowie reprezentują Mossad. No, a ci panowie działali na terenie Polski od 1984 roku i działali, że tak powiem, w pełnym rozmachu, na wszystkich polach, także organizując struktury mafijne i przestępcze. I kolację z panią prezydentową. I kolację, no, to było jakieś świąteczne takie spotkanie. Opłatek. Tak. Mówiliśmy tutaj o Kunie i Żaglu. Warto jeszcze wspomnieć o tych panach, dlatego że ich nazwiska wiążą się z tak zwanym Układem Wiedeńskim. To jest środowisko, które z kolei pracowało nie na agentach czy pracownikach SB, tylko na agentach wywiadu. I to środowisko organizowało różnego rodzaju przemyt papierosów na gigantyczną skalę. No, 10 miliardów marek. Tak, alkoholu, różnego rodzaju innych kwestii. Parę tygodni temu telewizja TVN opublikowała, czy ujawniła stenogramy z podsłuchów pana Kuny, które świadczą o tym, iż panowie Kuna i Żagiel, twórcy czy współorganizatorzy systemu tego Układu Wiedeńskiego i przestępczej działalności, kontaktowali się z panem Sławomirem Wiatrem, domagając się od niego wprowadzenia do jednego z banków członka Rady Nadzorczej. Ja strasznie żałuję, że telewizja TVN nie opublikowała, jakiego to banku dotyczyło, bo informacja publiczna, że dotyczyło to Banku Śląskiego, który został sprywatyzowany przez pana Marka Borowskiego, a przypomnijmy, że zgodnie ze zdaniami pana Herszmana, to był przyjaciel, jeden z przyjaciół pana Żagla, właśnie pan Marek Borowski wprowadził Herszmana i pana Żagla do pana Widackiego i przedstawił im jako wiceministra. Jako wiceministra celem założenia fundacji, która miała się zajmować organizowaniem środków pieniężnych, a tak naprawdę była przykrywką do prania brudnych pieniędzy. Gdzieś te wszystkie elementy się powoli stykają. Na przyjęciu pani prezydentowej. A na przyjęciu pani prezydentowej widzimy wszyscy się razem tych samych panów. Pana Sławomira Wiatra, pana Kunę, pana Żagla, pana Mazura i panią Jolantę Kwaśniewską. Tak, ja chciałbym powiedzieć, wojna służb. Oczywiście, że tak, w swoim okresie schyłkowym PZPR, jej czołowi działacze, oczywiście, że wiedzieli, że ten system się kończy. Oni przede wszystkim dogadali się, tak bym powiedział, przed okrągłym stołem jeszcze. Dokładnie wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi, że trzeba władzę oddać, bo to wszystko robiły służby, inspirowały
kierowały to wszystko służby i oni poszli w tak zwany biznes. No i było to słynne powiedzenie, że przechodzimy do kapitalizmu, pierwszy milion trzeba ukraść i tak dalej. No i zaczęli dosłownie kraść, bo to nie tylko FOS, ale z tamtego okresu, początku okresu przemian, to jest afera alkoholowa, bardzo duża afera tytoniowa, o której wspomniano, tak jest, rublowa, marki wschodniej afera, bardzo duża, o których się nie mówi dzisiaj, nie pokazuje się tego dzisiaj. Miliardy dolarów. I ci panowie miliardy dolarów ukradli dosłownie. Sprawa bardzo ważna, która musi w końcu znaleźć swój finał, chociaż będzie to bardzo trudne, ja sobie zdaję z tego sprawę, żebyśmy nawet tutaj wszyscy doszli do władzy, odsunęli te niektóre anse, które nas drobno różnią, myślę, w sprawach zasadniczych na pewno nie, to też będzie to bardzo trudno. Lewicą. Bardzo trudno, oczywiście, że nie, tylko ja cały czas podkreślam, że potrzebna jest, nie powiem jak Wałęsa, lewa i prawa noga, oczywiście, absolutnie nie, bo za mocno wzmocnił tą lewą nogę, tłumacząc, że trzeba ją wzmocnić, ale chciałbym powiedzieć, że powinniśmy ten wątek jeden dojść, jakie to konta w Szwajcarii są i kto je ma, ile tam jest pieniędzy. Z różnych źródeł w Szwajcarii leży na kontach około 7 miliardów dolarów. Czy to jest przypadek, czy to jest zbieg okoliczności, ale czy, że siostra pana Kwaśniewskiego jest w Szwajcarii znowu? Czy są jakiekolwiek na to dowody, czy to jest tylko fakt prasowy? Są dowody. Fakty prasowe są, ale są dowody. Jest Petrowal, gdzie spółka założona właśnie w Szwajcarii odnośnie Orlenu, poseł Giertych na pewno wie więcej, bo jest w komisji śledczej odnośnie tej sprawy, że trzeba by teraz sprawić taki wątek, który by na pewno nam wskazał, co się działo z pieniędzmi, które na czysto zarobił Petrowal. Gdzie one szły, te pieniądze? Do jakich banków?